Więc skąd się wziąłem w Tatrach? Można powiedzieć, że zatoczyłem pętlę, bo kiedy się przygotowałem do wyprawy na biegun północny, to właśnie przygotowywałem się w Tatrach nad Morskim Okiem. Tam były ostatnie treningi. Pomyślałem, że teraz w sumie bardziej niż te geograficzne miejsca, to ważne jest dla mnie poszukiwaniu sensu tego, co robię. I pomyślałem sobie też, że w sumie większość ci podróży ludzie jednym śladem, jaki za sobą zostawiają, to są śmieci. Śmieci, które zostają po nas na pokładach samolotów, w parkach narodowych, w TPN-ie, w Tatrach, na Bałtyku, wszędzie, gdzie podróżujemy. I stąd pomyślałem, żeby zrobić taką wyprawę dookoła świata, No Trace Expedition, czyli podróżować dookoła świata tak, żeby nie zostawiać ze sobą śladów. I mój przyjaciel Przemek wpadł na pomysł, żeby skoro przepłynąłem Wisłę, dlaczego nie przetestować tej koncepcji w Tatrach. Tutaj gdzieś jest, w środku lasu, sortownia. To chyba ten budynek, nie? Ci strażacy też mówili, że co noc jest niedźwiedź, tak? Łączymy się w tej chwili z niedźwiedziem. Czy odczytujemy w tej chwili dane dotyczące niedźwiedzia Iwo, który wyruszył po polskiej stronie Tatr. I wszystkie te kropki przez jeden sezon prowadziły do miejsca, w którym jest wysypisko śmieci i odbywa się segregacja śmieci. No to wszystko to jest bardzo smutny obraz. Bo tak naprawdę niewinne niedźwiedzie są po prostu nie w tej sytuacji prawie że zmuszane, tak? Bo instynkt będzie ich kierował w tym kierunku. Instynkt będzie im podpowiadał, że tu jest łatwy pokarm. Tak naprawdę to jest pułapka, od której się może wszystko zaczynać. Te problemy dotyczą nie tylko słowackiej strony Tatr. Te problemy również są bardzo aktualne po naszej stronie. Też mamy bardzo dużo punktów, obiektów, gdzie właściciele mieszają odpady żywności ze śmieciami, wyrzucają, nie zabezpieczają śmieci. I są też osoby, do których nie trafia to, że robią źle, tylko są bardzo obojętni. No dużo w tej przestrzeni trzeba jeszcze zrobić. I wydaje mi się, że w tej idei No Trace chodzi o to, z jednej strony te śmieci fizyczne, które zostawiamy, z drugiej strony dosłownie no trace, czyli bez śladów. Też żeby nie przeszkadzać innym ludziom, na przykład wytwarzając hałas, ponieważ no i ludzie nieraz lubią po prostu wytwarzać hałas, będąc na łonie przyrody, włączają na przykład, nie wiem, radio, czy głośną muzykę, czy mówią bardzo głośno, krzyczą. To też jakby to jest też ślad, jakby taki ślad niepożądany, ponieważ to zakłóca jakby tą harmonię, która jest w naturze. Także ta idea No Trace ma wiele aspektów. Te śmieci to nie są tylko śmieci fizyczne, ale hałas to jest też taki śmieć właśnie cywilizacyjny, ponieważ w tej chwili coraz mniej jest
miejsc, gdzie jest cisza, naturalna cisza, a coraz częściej musimy, ta cisza staje się luksusem, można powiedzieć, którego trzeba szukać, za który trzeba płacić. Ja tu to ja jak nie muszę, to tu nie idę, bo mnie krew zalewa na tą całą dubałkę tu, na to, tak? Co tu się stało, no. Rany boskie. Straszne to jest. Nie do wiary, no nie do wiary. Kurwa, co to ludzie nie robią, no. Idzie na przykład gość, tak. Tu przyjechał z końca Polski i co widzi, no i budy, no. I to teraz się już tego nie odwróci, bo co? Chyba, żeby to wracie jaka bomba to zmiotła. Patrząc, oglądając się po tych terenach, to tu były po prostu pola, łąki, polany. Jak się popatrzał w tamtą stronę na południe, no to góry, a w tej chwili jak się patrzy i teraz tu idzie, to człowiek właściwie nie wie, mógłby w ogóle nie poznać tego terenu, bo to tam wszystko jest zabudowane, strasznie zabudowane. I ten świat, który tu w okresie mojej młodości był, to już kompletnie zginął. Dziś trudno znaleźć miejsca wolnego, żeby można było tak swobodnie popatrzeć, widzieć, prawda, ten krajobraz, te polany, to Podhale, gdzie się pasło owce i tak dalej. Dziś się pozmieniało, no i więcej to przypomina jakby, nie wiem, no jakbyś jakiś ten kurort albo co, wille, budowle, nastawione w ogóle na co innego, nastawione przeważnie na gości, na panów, na turystów. Jedynie Tatry zostały taką wyspą w tym Tatry. Morzu, jeszcze się bronią. Tak, bronią się i w Tatry jeszcze można widzieć, jak się nie patrzy, co jest na dole. I no tak się patrzy ponad to wszystko, widzi się Tatry, a jak się spojrzy na dół, no to już jest miasto. To jest miasto. No, Zakopane to nie było od razu Zakopane, bo malutko wieś pod Tatrami. Zakopane zaczęło się rozrastać. No i dziś stanowi jakby zagrożenie dla krajobrazu, dla piękna Tatr. Mnie to miejsce szczególnie bliskie, bo tu mój pradziad Stanisław Budzlepsiok Mróz w małej łące bacował tam pod samiutkim Giemontem. Z tą ziemią związały się całe pokolenia mojej rodziny. Ja jako architekt patrzę z troską, zwłaszcza z Gubałówki, ale widzimy, że Zakopane dosyć chaotycznie się rozwijało. Te jęzory zabudowy zaczęły podchodzić coraz bliżej i tam jak druska pod reglami, druga żelazno z Kościelisk do Kuźnic, Hamersko wiedzie, no coraz bliżej tej drogi wszystko jest budowane, no a przecież tam wychodzą dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, jelenie, sarny. I dzisiaj się w nocy właśnie przed wyjściem mi się śnił niedźwiedź biały, spotkałem, nie wiem było skąd się wziął ten sarny, że spotkałem białego niedźwiedzia, dużego i małego, ale zaczynałem właśnie z bramy parku. Te niedźwiedzie spacerują sobie po Tatrach, gdzie chcą, nie myślą, gdzie jest granica.
ale... Ale też szukają jedzenia. Szukają jedzenia. Tam, gdzie są odpady właśnie, gdzie ludzie wyrzucają odpady, gdzie nie myślą o tym, że są niedźwiedzie, to tam one przychodzą. To ich przyciąga niestety i potem ludzie mają z nimi kłopot, a tak naprawdę zwierzęta mają kłopot z ludźmi. No i przede wszystkim też wielu ludzi szuka tutaj szybkiego, łatwego pieniądza, biznesu. A w takich miejscach priorytetem powinna być przyroda, krajobraz, zieleń, natura, no i przede wszystkim to nasze wspólne dobro. Myślę, że ten przypadek Zakopanego może doskonale uczyć, jak ważna jest równowaga. Tutaj mamy ślad niedźwiedzia, czyli niedźwiedzie w okolicy na pewno są. Gdzieś tutaj są niedźwiedzie. Zresztą wiedzieliśmy o tym już przedtem. Także miejmy nadzieję, że niedźwiedź nie jest dzisiaj umówiony z nami na spotkanie. Zobaczymy, jak to będzie. Uwaga, uwaga, niedźwiedzie! Proszę nie podchodzić. Tatry mają taką energię, że przyciągają. One są wyspą, która daje przetrwanie wielu gatunkom zwierząt i roślin. Bez tej wyspy no jest wiele takich gatunków, które no właśnie przetrwały dzięki temu, że ta wyspa jest. Ludzie muszą wyczuwać tę energię i te Tatry przyciągają też ludzi. Przyciągają ludzi do tego, żeby wędrować po Tatrach, pokontemplować naturę, wejść, zejść, żeby bliżej poznać siebie i myślę, że do końca nie wiemy, co to jest, dlaczego nas ta natura przyciąga, ale człowiek chyba potrzebuje tej łączności z tą całością, jaką jest natura, a Tatry są no, tą wyspą tej natury, więc wystarczy o nich usłyszeć, wystarczy zobaczyć zdjęcia i te zdjęcia, tak jak magnes, te obrazy, tak jak magnes opiłki żelaza, przyciąga nasze umysły, przyciąga nas do tego, żeby wędrować. Niby bez celu, niby nie wiadomo po co, no w zasadzie czemu człowiek miałby wędrować, a nie siedzieć tam przed domem na kanapie i czytać sobie książkę. Ale wydaje mi się, że wędrując właśnie, pokonując też trudności, które tutaj są, załamania pogody, własną słabość, podejścia, to wszystko uczy nas pokory wobec losu, wobec życia, wobec natury, też pokory wobec jakby samego siebie. I myślę, że chyba dlatego te tak przyciągają, że są taką, mogą być, jeżeli ktoś potrafi to docenić, taką mini szkołą życia. Ale Tatry nie są tylko tą areną, żeby zdobywać, żeby być pierwszym, jak najszybciej wejść na jakiś szczyt. Szczyt to nie wyścigi, jak się mówi na biegunie północnym czy południowym, więc życie to przede wszystkim marsz. Nie da się cały czas biegnąć przez życie, więc Tatry są takim dobrym miejscem, żeby po nich właśnie pochodzić, żeby być uważnym, zresetować się, odciąć się od samego siebie.
od matki. Ta kukurica sa pestuje v blízkosti ľudských obydlí a dedín a medvede sú nútené vlastne prichádzať za kukuricou do blízkosti ľudí. No, potom sa stávajú aj také prípady, že medveď je v kukurici a popri tom zajde niekomu do záhrady, poláme ovocné stromy. Ľudia majú pocit, že tých medveďov je viacej, poľovníci sa dovolávajú ich odstrelov. Stáva sa aj to, že každý rok nejakého medveďa zrazí auto alebo prejde vlak. No a ďalší ten problém s medveďmi sú vlastne odpadky, hlavne v okolí mesta Vysoké Tatry, kde medvede už roky sú naučené chodiť na odpad a tam je ten problém taký vypuklý. Zase, ak môžem spomenúť jedného obojkovaného medveďa, tak tiež pracovníci TPN mu založili obojok. Bol to mladý medveď, zimoval v Tatrách a len behom 2 rokov prešiel skoro pol Slovenska, bol v Nízkych Tatrách, potom na východnom Slovensku a zašiel niekde až do blízkosti rumunských hraníc. Bol vlastne na Ukrajine, v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku a jediné miesto, kde chodil ku kontajnerom, bolo mesto Vysoké Tatry. Čiže v podstate aj taký fenomén v rámci 4 štátov, že toto je to miesto, kde medvede chodia ku kontajnerom ako do cukrárny. Oni tam nechodia preto, že by boli hladné. Medveď má dosť prirodzenej potravy, ale proste je to niečo atraktívne, sladké, kde majú vlastne stôl pre stred. A víte, chodia tie medvede aj jedným smerom, aj druhým. Tuto sú dva oproti. Więc okazało się, że moje ostrzeżenia dotyczące spotkania niedźwiedzi w rejonie Orawic i Molkówki, że się sprawdziły. Ja zawsze jak wieczorem idę, albo jak ktoś z moich znajomych wieczorem wędruje po Tatrach, to radzę, żeby śpiewać jakieś sobie albo coś nucić pod nosem, albo do siebie mówić, jak się idzie samemu. Najlepszy jest szlagier Stary Niedźwiedź Mocno Śpi. No, ale problem się nam zaczyna i ten problem mamy do tej pory na przedpolu Tatr. Tak? Niedźwiedzie nie znają granic państwa, nie wiedzą, gdzie jest również granica parku i granica miasta. A często ta granica jest bardzo płynna, bo to jest nasze szczęście, że mieszkamy w tak fajnej przestrzeni, ale czasami jest tak, że granica ścisłego rezerwatu, czyli miejsca, gdzie jest bardzo dużo takich lasów o charakterze czasami pierwotnym, z dużą ilością martwego drewna, z powalonym, gdzie tak naprawdę nawet ludzie się nie poruszają, pomimo, że on jest blisko miasta, bo on jest trudno dostępny. No i taki niedźwiedź w takim miejscu, 50 metrów od miasta, czuje się bezpieczny, bo tam żadnego zagrożenia nie ma. A z kolei to 50 metrów to już jest taki dystans, no, że tam zmysły niedźwiedzia doskonale pracują, tak? Coś tam czuje, więc to jest już takie, to zaczyna w ten sposób działać, że dlaczego nie spróbować, tak? No i tych wizyt, no ostatnio się nam zrobiło dosyć dużo i na Słowacji, i w Polsce. Przestrzeń Tatr nie wystarcza. Przecież mamy słynnego niedźwiedzia, który był złapany w rejonie Łysej Polany. To był niedźwiedź, który nam w ogóle otworzył zupełnie nasze umysły. Okazało się, że na początku przeszedł na stronę słowacką. Tutaj rok spędził. Zresztą to był taki rok dosyć chyba trudny dla tego niedźwiedzia. Myśmy mu dużych szans nie dawali. Też trzeba być z tym ostrożnym, ponieważ przez cały rok regularnie noc w noc odwiedza wysypisko śmieci w Smokowcu i odwiedza, tutaj penetrował wszystkie zabudowania, ale jakby ciągiem tego niedźwiedzia było to wysypisko śmieci.
Nawet żeśmy się, moi koledzy, z którymi współpracuję, mówili, że niedźwiedź chyba chodzi sortować śmieci. Tablice nie wystarczają nie śmieć. To do ludzi nie dociera, tak? Tak. A kluczowy problem jest, wydawałoby się, banalny, no. To, co zostawiamy w Tatrach po sobie. I w tej chwili po naszej stronie mamy taką historię, że tańcujemy z 3 samicami wyprowadzającymi młode. Też całe szczęście, że ten pierwszy krok mamy zrobiony, bo one są przez nas rozpoznawalne, znamy dokładnie ich lokalizację. Czasami one są przed nami, nie zdążamy, ale w większości przypadków skutecznie próbujemy je odstraszać i trzymać na pewnym poziomie, żeby one cały czas czuły lęk przed człowiekiem. Żeby nie było takiej sytuacji, jaką mieliśmy w Smokowcu, gdzie niedźwiedź chodzi w dzień między turystami. To się kończy często tragicznie dla dwóch stron, dla człowieka i dla niedźwiedzia. Ta droga dookoła Tatr, ten codzienny marsz 25 czy 30 km, ludzie spotkani po drodze, możliwość jakby też kontemplacji natury, zatopienia się w samym sobie. To wszystko powoduje, że nie trzeba iść 4000 km do Santiago de Compostela, żeby właśnie przeżyć taką wielką przygodę, że nasze życie nie składa się tylko z takich wielkich wypraw na bieguny i tak dalej, ale składa się z takich mini wypraw, z takich wypraw, które możemy urządzić z dnia na dzień. I to jest fajne w Tatrach właśnie, że można tutaj przyjechać, zostawić samochód czy przyjechać pociągiem z Zakopanego, zacząć podróż z Zakopanego i tak jak ja obejść te Tatry dookoła i wrócić do tego samego miejsca. Nigdy o Tatrach tak nie pomyślałem, zawsze wydawało mi się, że to jest miejsce, gdzie głównie trzeba się spinać właśnie na jedno, dwudniowe, ostre takie wycieczki, wyrypy, można powiedzieć. A tymczasem, no właśnie, chociażby ta trasa wokół Tatr, zimą czy latem, daje taką możliwość do takiego no, większego wyciszenia, jakby wejścia w samego siebie, bo do tego potrzebny jest czas, tego się nie da zrobić przez pół dnia czy jeden dzień, właśnie taka podróż 5-, 6-, 7-dniowa, ona daje to ogromną możliwość, żeby być rzeczywiście z tą naturą. Dla mnie ta wyprawa też była takim odkryciem. Spotkałem też wielu ciekawych ludzi, chociażby w Kwaczan, niedaleko Kwaczan zbierałem ziemniaki razem z mieszkańcami gospodarstwa właśnie w tych Kwaczanach. I to było takie doświadczenie jak dzieciństwo. Pamiętam, że w dzieciństwie w szkole jeździłem na wykopki i zbieraliśmy ziemniaki, także w ogóle ten klimat jakby tego gospodarstwa, zapach nawet, to był taki zapach jak z dzieciństwa, zapamiętałem właśnie z wizyt u babci na wsi, kiedy właśnie pachniało tym mlekiem, sianem. Powiecie coś do mnie? Halo? Indyczki? Diory? No powiedzcie coś. Halo? Bo też po drodze właśnie były też indyki, indory, z którymi tam próbowałem rozmawiać i nawet one ze mną rozmawiały. Był emerytowany wojskowy, nie wiem co, był komandos czy jakieś jednostki specjalne, ale właśnie wchodząc na kawę w takim barze w Kwaczanach, zaczęliśmy z nim rozmawiać. On mówił o swoich treningach, o tym, jak właśnie tutaj w Tatrach trenował. W końcu zerwał taką opaskę z flagą Słowacji ze swojego ramienia i dał mi na pamiątkę też. Poprosił, żebym wybrał sobie magnes na lodówkę,
zapłacił za kawę. Bardzo często przyjeżdżamy w Tatry, wchodzimy do tej lub innej doliny, potem z nich wyjeżdżamy. Ale gdybyśmy się tak wznieśli jak ptaki do góry, zobaczylibyśmy, jak te góry są małe. A oprócz tego, że są małe, otoczone są morzem cywilizacji. I bardzo często te dwie przestrzenie, przyroda i cywilizacja, przenikają się. I w ogóle jak tak myślę o górach, o Tatrach, o tym ich niewielkim obszarze, o tej ich niezwykłej różnorodności, to sobie myślę, że bardzo często Tatry są dla nas taką areną sportową, areną rywalizacji, gdzie podejmujemy różne działania, podejmujemy wyzwania. A myślę, że właśnie ze względu na tą ich unikatowość powinniśmy się bardzo często zastanowić, czy powinny być one tą areną. Ja mam taką nadzieję, że ten projekt Marka Kamińskiego, który obchodzi Tatry w ciągu 8 dni, zwróci uwagę tym wszystkim, którzy odwiedzają Tatry, na to, jakie one są małe. Że to jest mała wysepka otoczona drogami, miastami, szeroko rozumianą cywilizacją i że przyjeżdżając tutaj, wchodźmy w to miejsce z dużym szacunkiem. Nie śmiećmy, nie hałasujmy i zachowujmy się tu po prostu przyzwoicie. Rzeczywiście byłem może 100 razy dotąd w Tatrach, może trochę mniej, ale zawsze te Tatry postrzegałem tak bardzo schematycznie, że no to są takie góry, że tutaj można zjeżdżać na nartach, ewentualnie skitury, jakieś wyprawy krótkie. One były dla mnie taką ścianą, przed którą stawałem i tyle. Dlatego ta idea obejścia Tatr bardzo mi się spodobała. Pomyślałem, że wtedy, że będę mógł jakby tych Tatr tak naprawdę dotknąć. No, zobaczyłem z jednej strony, jak te Tatry są małe, że są taką małą wyspą, którą można obyć, ale z drugiej strony, jak ta wyspa jest bogata, jak różnorodna, jak trzeba ją chronić przed ingerencją człowieka. No, to jest tak zawsze, jak człowiek poznaje kogoś bliżej, to ten stosunek się staje bardziej taki osobisty, intymny, więc na pewno teraz te Tatry z takiej areny do ćwiczeń stały się taką przestrzenią bardziej do tego, żeby tutaj wracać, żeby poznawać te szlaki. Z takich pojęć, które już były dla mnie trochę zużyte i płaskie, bym powiedział, to nagle te Tatry znowu stały się takie wielowymiarowe. Wróciła taka chęć, żeby wędrować po tych Tatrach, no być z nimi bliżej po prostu. Tak nawet dzisiaj rano sobie pomyślałem, że jak wiele ludzie biorą od przyrody, od tych Tatr, jak wiele bierze się z gór, a czy my coś jesteśmy w stanie tym górom oddać właśnie? Czy oprócz tego, że bierzemy z nich, to pomyślimy o tym, że jak coś bierzemy, to warto coś dać. Co w zasadzie? Co my możemy dać takim górom? No możemy dać właśnie jakąś opiekę, szacunek, tak? Ważność, świadomość tego, gdzie jesteśmy. Góry, jeziora, które tutaj są, drzewa, to wszystko. Nie wiemy, jaką mają świadomość te Tatry, tak jakby. No jak one to wszystko jakby odbierają, w cudzysłowie, nie tylko same skały, ale cały ten system, cała ta wyspa właśnie. Pytanie takie otwarte, zostawiam Was z tym pytaniem, jeżeli tyle wzięliśmy od Tatr, co możemy im teraz dać?